Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Fabryki Krillingu będą dwa tematy. Dwa tematy, które dosyć są takie rozbieżne. Pierwszy, jeden się tyczy związku, a drugi tego, co się robi w związku, czyli... A drugi to Toxic Edzio, bądź nie Toxic Edzio, bo w sumie nie wiadomo, jak było naprawdę. One przychodzą, odchodzą, tak samo jak przychodzą i odchodzą pryszcze, tak samo jak wy. Niestety tylko odchodzicie z tego kanału. Tak, ale... To jest smutne, prawdziwe. O bo... Pierwszy temat, poruszmy sobie temat petardy, bo nie dawał sobie śmiesznie troszkę, bo w sumie sam Paramaxil podszedł do tego bardzo na śmiechowo. Jego pierwsze słowa na jego filmie wyjaśniają. Ciekawe, co to za dźwięk. Fedron. W każdym razie jego film wyjaśniający zaczyna się takimi otóż słowami. No dałem dupy. Powstało zdjęcie Paramaxila i tam był opis, ja to tak przynajmniej tak widziałem, czy wy widzieliście? I ja takie, o co chodzi? Mówię, dobra, wchodzę w komentarze. Jest tam jakiś magiczny link. Mówię, ciekawe, o, moje ulubione, odpalam, o Boże. Ja tak, wiecie, mistrz cenzury, pierwsza klasa, możesz ugryźć go w wiecie, i tak popatrzyłem, zakryłem oczy i... Nie, no to on. Stary, minęła godzina i to już widziałem na TikToku. Ale co się dzieje? O co chodzi w ogóle? Temat Paramaxila. Paramaxil to jest osoba, która jeździła sobie po różnych tam miejscach na świecie, nagrywała to na Twitchu. Po różnych miejscach na świecie. Po prostu po różnych miastach w Polsce. Dostał bana na Twitchu. Tak jest. W sumie jego wyjaśnienia były takie, że poruszył tą kwestię, ale ogółem też mówił, co się dzieje u niego. Tak, bo on trochę zniknął z internetu. Jeśli śledziłeś Paramaxila, to wiesz, że on troszkę zniknął. Między innymi przez tą sytuację z Twitchem i sobie znalazł jakąś inną pracę, o której jak na razie nie mówi. Ja wielokrotnie w swoim życiu powtarzałem, że chciałbym spróbować w życiu wszystkiego i nudzi mnie poniekąd odczuwanie i... przeżywanie cały czas tych samych rzeczy. Pozytywnie czy niepozytywnie? Na pewno pozytywnie ludzie odebrali jego film z wyjaśnieniami, w których mówił wprost, jak zwykły mężczyzna, że jestem osobą bi, aczkolwiek nie czuję pociągu do facetów. Nie było sztucznego wybraniania się typu to nie no, ja, to nie wiecie, moi... to nie ja, wy sobie coś ubzduraliście, ja nie jestem taki, przecież mnie znacie, tylko wprost, no chciałem spróbować więcej. Skoro dał to nagrywać, no to mógł się liczyć z konsekwencjami. No i konsekwencje są, chociaż ludzie i tak w całym internecie przyjęli to dość, że tak powiem, tematycznie ciepło. Nawet nie wiedziałem, że one w tym internecie są. To wy, drodzy widzowie, poinformowaliście mnie o tym, że mój pindol lata i śmiga sobie po internecie. No dobrze, przechodząc do drugiego tematu. Drugi temat jest bardzo, bardzo zagmatwany. I bardzo prywatny ze względu i poprzez wzgląd na to, nawet jako mały kanał, nie będziemy tutaj pierdolić, a ty zły, ty niedobra, albo ty jesteś kita, ty rada, rada, rada. Tak, nie będziemy na nikogo szczekać. Tak. Teraz tak, afera z Edziem i z jego dziewczyną rozpoczęła się 2 miesiące temu. W styczniu. Bo pokazałem 4 to 2. Zaczęło się w styczniu, był sobie taki piękny związek Pocahontas i Edziora. Zakończył się przez to, że nadepnął jej na soczewkę. Dobrze. Mianowicie poszła sobie jakaś tam lekka kłótnia i stwierdziła, że sobie zapali. Nie. Oni tam wszyscy popierdoleni na potęgę. Jest taki znak w filmach często, jest taki trójkąt i pod nim jest taki napis na baryłkach, często w jakichś chemicznych rzeczach. I co, wiesz, jaki to jest napis? Toxic. Nie mogę na to nic poradzić, bo wyznaczenie padło, pytanie padło. Jeśli wierzyć temu, co po prostu poszło w media społecznościowe, za te papierosy wystawił jej walizki w momencie, kiedy wyszła po te papierosy. No i wtedy został okrzyknięty toksiczkiem. Bardziej toksiczkiem został okrzyknięty, kiedy wydał tą taką magiczną. One przychodzą, odchodzą, stale, ty wiesz, że ja zostaję. Nie kurwa. Nagrał tą piosenkę, ludzie odebrali ją różnie. Później oczywiście było wszystko spoko. Wyjazd okej. Okay. Tutaj był Hajlidż bodajże on się nazywał. Tak, Hajlidż. Później był wyjazd do bodajże właśnie Kenii. Porobić zdjęcia, polansować się na Instagramach, ale tutaj trzeba też dodać w ogóle, że po tej piosence, która... wyszła przez Edzia, ona ponoć straciła wszystkie współprace. Nie jesteśmy z Kubą w tym momencie w stanie stwierdzić dlaczego. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. To jest
dziwne. I to jest bardzo wręcz dziwne. Według mnie... Trochę nierealne. Trochę nierealne. Tutaj musiało coś innego się stać, o czym mogła ona nie powiedzieć. Ale to są nasze przypuszczenia. Tak, więc nie wiemy. No i był też wzięty ze schroniska. Piesek. Był wyjazd do Kenii, było wszystko. Wzięliśmy pieska, który jest... Który, jak się okazało, ma problemy behawioralne, ma lęk separacyjny. Sra po ścianach, sufity zrywa z karnicy. Ten piesek musi być z kimś. Jak on ma schorzenie? Asymico? Lęk separacyjny. Wiesz co, śmiechem żartem, mój ojciec kiedyś miał taki obsad ze schroniska, który miał ten lęk separacyjny. To wiecie, że wyszedł z domu na 10 minut, wygryzł ten kątnik metalowy ze ściany. Aktualnie nie pracuję. To jest ten problem, że nie pracuję. Potraciłam wszystkie współprace przez sytuację w styczniu. Nie pracuję, nie mam jak iść do pracy, bo pies rozwala mi mieszkanie, a fundacja nie ma gdzie go zabrać, więc dalej jest u mnie. Tak, i to jest choroba, przez którą no, faktycznie ciężko jest zostawić psa. A dlaczego to nawiązujemy? Przepadłeś. A dlaczego nawiązujemy? Otóż przez stratę współpracy, pomimo związku, pomimo tego, tak, że już był, nadal ciężko było jej odzyskać jakieś współprace, bądź nawiązać nowe. No dobrze, trochę podejrzane, ale okay. Dobra, ale okej. Okay. W momencie, kiedy się zapytała i teraz uwaga, jest kilka opcji jak w Milionerach. Mogła po prostu zapytać się Edzia. Edziu, bo... Ona rację może nawet chodzić też, nie? Tak, właśnie, może też chodzić o ton, w jakim się powiedziało, kontekst, cokolwiek. Wtedy różnie osoby mogą zinterpretować to, co się do nich mówi. Że po prostu, czy ty byś mi coś tam nie wsparł, bo jest lipa. Mogło być tak, że Edziu, bo ja się boję, że zostanę z tym wszystkim sama. Mogło być tak, że... Edziu, give me kurwa money and shut up. Tak. Mogło być jeszcze 50 różnych możliwości, w jakie ktoś coś powiedział, ale... bo pamiętajcie, znacie tą osobę z internetu nieprywatnie. Ale srał to pies, jak było, tak było i co Edziu po tym stwierdził? Edziu stwierdził, że kobita ta jest z nim dla hajsu, więc w wielkim skrócie wypieta. Masz mieć w dupie paragrafy. Nie wiemy, czy coś jeszcze tam zaszło, czy coś innego było dodane, czy się może wtedy jeszcze pokłócili. Edzio nie wypowiedział się na ten temat od 4 dni, więc tu jest już... A Polkachontas napierdala cały czas live'y i z tych live'ów, z jakichś ucinków tych live'ów można się trochę dowiedzieć na ten temat, ale pamiętajmy, że tylko z perspektywy jednej strony. I teraz tak, powiedziała, że nie może pójść do pracy, bo ma tego psa. I z jednej strony, okej, pies ci zdemoluje mieszkanie. Z drugiej strony, jest rodzina. Są znajomi, przecież mówiła, że przyjaciół. Tak, no to gdzie oni są? No i cóż, to dobre tyle, że mam naprawdę zajebistych przyjaciół, serio. Przyjaciół to mam do serca przyłóż. Gdzie oni są? I pomimo wszystko, nadal siedzi z tym psem bez pracy. Tak, więc... Sytuacja dość dziwna i szczerze mówiąc wcinanie się do tego wszystkiego za mocno i sugerowanie, że ty jesteś okej, a ty nie okej, to jest zbyt mocne wjeżdżanie na prywatne. Ja tylko mówię, jak ja bym zrobił, mnie takie sytuacje nie czekają, na razie. Julian! I don't know where I felt like a get a little drink, right?